średnio 2-3 takie sytuacje dziennie, gdzie rozmawiamy z osobą na granicy życia i no, ją ratujemy. Tak zwany wjazd na chatę policji wieczorem, zaraz po rozmowie, no nie rozwiąże tego problemu. To nie jest tak, że ktoś nagle wstaje rano i myśli sobie, dzisiaj odbiorę sobie życie, bo ja już nie chcę żyć, bo to życie jest nudne. To jest ostateczność. Michalina, od 6 lat jesteś konsultantką telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Czy ten telefon faktycznie ratuje dzieciakom życie? Myślę, że zdecydowanie tak. Pokazuje to choćby liczba interwencji w takich sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. W ubiegłych roku podjęliśmy ich ponad 800, więc to jest 800 uratowanych żyć. Kilkadziesiąt w każdym miesiącu. Tak. Kilka dziennie. Tak, dokładnie. Średnio 2-3 takie sytuacje dziennie, gdzie rozmawiamy z osobą na granicy życia i no, ją ratujemy. No myślę sobie oczywiście, że takie rozmowy są najbardziej wymagające. Jak rozmawiać z kimś, kto dzwoni do ciebie i mówi, że ma plan na przykład pociąć sobie żyły? Jak taką rozmowę prowadzić? Jak zadawać pytania? Wbrew pozorom dla mnie takie rozmowy, no, na pewno nie użyję słowa najłatwiejsze, ale są gdzieś takie, jest jasny schemat na to jak je prowadzić, bo jeżeli ktoś jest już w zagrożeniu, mówi o tym, że jest to zagrożenie, no to ja mam w głowie, że przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo. Jeżeli liczy się bezpieczeństwo, to czas, więc trzeba działać na tu i teraz, dowiedzieć się, co się, gdzie jest tą osobą i przede wszystkim, gdzie jest ta osoba, bo nasz telefon jest anonimowy, więc my nie wiemy z góry, kim jest dzwoniąca osoba, gdzie ona jest. Czyli tobie nie wyskakuje żadna informacja, nie, tak? Absolutnie. Nic mi nie wyskakuje, nic nie wiem, więc mam wrażenie, że wtedy moją rolą jest to, żeby jak najszybciej ustalić, gdzie jest ta osoba. Zwłaszcza jak dzwonią osoby, dzwoni dziewczyna i mówi na przykład, że wzięła przed chwilą 60 tabletek w celu odebrania sobie życia, no to ja mam w głowie to, że liczy się każda sekunda tak naprawdę, żeby te leki jak najmniej wpłynęły na jej organizm, żeby ją uratować. Dlatego robię wszystko, żeby się dowiedzieć tego, gdzie ona jest. No i tutaj raczej są to jakieś techniki, tak? Sposoby, rozmowy w taki sposób, żeby ta osoba jak najszybciej mi zaufała i powiedziała, gdzie jest. Powiedziałaś, że masz oczywiście jakieś metody, techniki na to, żeby wyciągnąć jakimś sposobem tę informację, gdzie dana osoba jest w danym momencie. Jeśli możesz cokolwiek nam przybliżyć, w jaki sposób wtedy rozmawiasz? Jak wyciągnąć tę informację? To też nie jest tak, że ja jakoś to robię jakimś takim podstępem. Raczej jest to taki sposób, żeby mój sposób, bo też każdy konsultant, myślę, może mieć trochę inny. Oczywiście my się szkolimy w tej teorii, jak rozmawiać z takimi osobami, przechodzimy mnóstwo szkoleń, ale też myślę sobie, że każdy konsultant ma taki indywidualny styl w ogóle rozmawiania i też inaczej radzi sobie w każdych sytuacjach stresowych. Moim takim sposobem jest głównie to, żeby pokazać tej osobie wszystko krok po kroku, co się wydarzy. Jeżeli dzwoni do mnie ta przykładowa dziewczyna, która mówi, że wzięła leki, to ja mówię, że potrzebuję wiedzieć, gdzie ona jest, żeby wezwać do niej karetkę. Ale że to będzie tak, że ja będę z nią cały czas na linii, że moja koleżanka, którą poproszę, wezwie karetkę na ten adres, a ja będę z nią na linii, poczekam do przyjazdu tej karetki. Jeśli ona poda słuchawkę ratownikom, to ja też przekażę tym ratownikom, co się wydarzyło, więc zapewniam jej o tym, co się wydarzy i że ja będę przede wszystkim. Zdarzają się też takie sytuacje, że młode osoby mówią o jakimś lęku przed tym, jak rodzice zareagują, czy jak opiekunowie. Tak, przyjedzie karetka, sąsiedzi zobaczą. Często jest też tak, że dziecko jest w pokoju na górze, podjęło próbę samobójczą albo ma zamiar zaraz ją podjąć, a rodzice siedzą w salonie na dole i nie mają pojęcia, co się dzieje. I to dziecko mówi, ale proszę panią, jest godzina 22, rodzice sobie siedzą w kapciach i w piżamie, a zaraz tu pani mówi, że przyjedzie karetka i policja, bo policja właśnie jest nieodzownym elementem takich sytuacji. I ci rodzice będą w szoku, ja nie wiem, co się w ogóle wydarzy. I ja to jest dosyć absurdalne. Tak, tak. No bo jeśli dzieciak popełni samobójstwo, ten szok pewnie będzie jeszcze większy. Tak, i to się staram w ogóle też dzieciom mówić. No takich historii jest wiele, gdzie rodzice niestety nie mają pojęcia. I w takich sytuacjach ja też mówię dziecku, że jeżeli potrzebuje, to może podać numer do rodzica. I ja zostanę z tym dzieckiem na linii, a poproszę moją koleżankę, bo pracujemy w zespole, żeby zadzwoniła do tego rodzica i uprzedziła, co się wydarzy.
i powiedziała, co się dzieje, trochę przygotowała tego rodzica, powiedziała mu, co może zrobić, więc to są bardzo indywidualne sytuacje, każda z nich, i staramy się wtedy wszystko zrobić tak, żeby było jak najbezpieczniej dla tej osoby. Dla mnie bardzo ciekawe jest to, dlaczego jest tak, że no ktoś, kto planuje na przykład popełnić to samobójstwo, na poważnie o tym myśli, czemu ludzie w takiej sytuacji w ogóle dzwonią na telefon zaufania? No bo wbrew pozorom to nie jest do końca logiczne. Wbrew pozorom nie, chociaż dla mnie jest dosyć logiczne, bo musimy pamiętać, że to samobójstwo czy chęć odebrania sobie życia to jest ostateczność. To nie jest tak, że ktoś nagle wstaje rano i myśli sobie, dzisiaj odbiorę sobie życie, bo ja już nie chcę żyć, bo to życie jest nudne. Zwykle jest tak, że osoby się mierzą z różnymi trudnościami przez długi, długi czas. Nie otrzymują pomocy, ta pomoc jest nieskuteczna, dochodzą inne trudności i to cierpienie jest tak wielkie, że te osoby myślą, że nie ma już wyjścia, że to nie jest tak, że one nie chcą żyć, bo nie chcą, tylko że nie ma już opcji na życie szczęśliwe, bez cierpienia i że jedyne, co może zastopować to cierpienie, to samobójstwo. I mam wrażenie, że jak dzwonią, to jest trochę taki instynkt przetrwania, że trochę jeszcze trzymanie się pazurami tego życia, a może jeszcze, nawet jak już podjęły tą próbę, a może jeszcze spróbuję, a może jeszcze ktoś mnie coś da mi takiego, że zastopuje to cierpienie. Czy zawsze udaje ci się pozyskać te informacje, gdzie znajduje się osoba potrzebująca pomocy? Zawsze udaje się wysłać pomoc, bo te wszystkie przypadki, w których interweniujemy, to są przypadki, gdzie uratowaliśmy tą osobę. Nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli do końca. Właśnie nie zawsze tak, że ktoś nam poda te dane i ta pomoc przyjedzie jak najszybciej. Zdarzają się takie sytuacje, że osoba dzwoniąca absolutnie nie chce pomocy, nie chce podać danych, no ale wtedy my po prostu kontaktujemy się z policją i mówimy o tym zagrożeniu i to już rola policji, żeby tą osobę gdzieś tam namierzyć, odnaleźć i zapewnić jej pomoc, ale te sytuacje na szczęście też się kończą tym, że ta pomoc zostaje udzielona. Myślę, że są trudniejsze dla konsultanta, no bo na ten moment zostaje on w niewiedzy, co się dzieje. Jeżeli jest sytuacja, że ja czekam na przyjazd karetki, no to wiem, że ktoś przyjechał do tej osoby i teraz jakby przejmuje opiekę nad nią, a czasem jest tak, że rozmawiamy z kimś, kto mówi o tym, że odbierze sobie życie i kończy rozmowę, rozłącza się. I ty nie wiesz, co dalej się wydarzyło, tak? Nie wiem. A dostajecie jakąś informację później od medyków albo od policjantów, jak się zakończyła interwencja? Dostajemy krótką informację od policji, że na przykład 15-letnia osoba została zabrana do szpitala, więc no, my więcej nie potrzebujemy, tak? To jest miejsce anonimowe, więc nam żadne dane niepotrzebne, tylko właśnie ta wiedza, że ktoś został znaleziony, jest dla nas najbardziej istotna. Na samym początku zapytałem cię o to, jak rozmawiać z taką osobą, by jej pomóc, ale chciałbym też zapytać cię o jakiś antyprzykład. Jak absolutnie nie prowadzić takiej rozmowy? Jakie błędy można by w takiej sytuacji popełnić? To jakoś w głowie mam ich mnóstwo i chyba łatwiej mi nawet o tym mówić, niż jak rozmawiać, bo mam wrażenie, że to jak rozmawiać to jest lata nauki, studiów, doświadczeń, a to jak nie rozmawiać, to gdzieś tam w głowie się kłębi. Przykład z wczorajszego dyżuru wieczornego, czy nawet nocnego, rozmawiałam z dziewczyną, która opowiadała o relacji z rodzicami i o tym, jak jej mama reaguje na to, jak ona opowiada o problemach i babcia. I myślę, że to jest idealny przykład tego, jak nie rozmawiać, jak nie wspierać, jak nie reagować. Dziewczyna mówiła o tym, że zapytałam ją, co by odpowiedziała jej babcia, gdyby jej powiedziała, że ma myśli samobójcze, że nie ma siły już żyć i że potrzebuje pomocy. I jaka była odpowiedź? I nie wiem, na ile mogę, to nie są jakieś może wulgarne słowa, ale babcia, dziewczyna powiedziała, że prawdopodobnie babcia by powiedziała, że w dupach wam się poprzewracało, tobie się poprzewracało od tych telefonów, zabierzemy ci ten telefon i ci przejdzie. No dla mnie to jest taki idealny gdzieś tam przykład, który pokazuje to, jak rodzice często reagują. Też często jest taką reakcją to, że zabierają telefon. Mówią właśnie, że te media społecznościowe... Że to przez to. To przez to, tak? Masz depresję, to przez to. No kolejnym przykładem są takie słowa, no jakie ty możesz mieć problem? Masz ubranie, to też przykład z tej gdzieś tam wczorajszej rozmowy. Dziewczyna opowiadała rzeczywiście o tym, że mama twierdzi, że skoro ma ubranie, ma co jeść, ma różne takie dobra na zasadzie komputer, telefon, no to jakie możesz mieć problemy?
I no to jest idealny przykład tego, jak nie rozmawiać, jak nie podchodzić do młodych osób z problemami. Czyli po prostu nie bagatelizować tego. Tak, tak, zdecydowanie. Nawet gdzieś tam. Jeśli z perspektywy dorosłych te problemy oczywiście wydają się błahe. Tak, chociaż w tym przypadku nawet te problemy nie były błahe, bo dziewczyna mówiła o rozwodzie rodziców, o tym, że nie ma kontaktu z tatą od 3 lat i że gdzieś tam to bardzo wpłynęło na jej samoocenę. No a z perspektywy mamy była młodą osobą, która ma tylko chodzić do szkoły i się uczyć, więc co to za problem? I ja sobie zdaję sprawę, że dla rodziców też może być ciężko zrozumieć różne mechanizmy, no ale właśnie chodzi o to, żeby nie bagatelizować, nie mówić, jakie ty masz mieć problemy, daj spokój, ogarnij się. To są chyba przykłady takich słów, wracając do twojego pytania, których nie mówimy, których nie powinno się mówić. Raczej słuchamy, a nie mówimy, nie zakładamy z góry, że wiemy, co ta osoba chce nam powiedzieć. Telefon zaufania jest anonimowy oczywiście, ale tak jak wspomniałaś, niekiedy korzystasz z takiej możliwości, aby jednak powiadomić policję o no chociażby o tym, że życie jakiegoś dzieciaka jest w niebezpieczeństwie. A czy są takie sytuacje, gdzie no, ty miałabyś wielką ochotę, aby powiadomić policję o pewnych wydarzeniach, o pewnych okolicznościach, no bo masz poczucie, że czuje się, że dzieje się jakaś krzywda, jakaś niesprawiedliwość, ale jednak nie możesz, masz związane ręce. Zdarzają się takie sytuacje? Jakie to są przypadki? Tak, tak. Myślę, że każdy konsultant może mieć gdzieś tam inne, ale chyba zgodnie powiem, że większość konsultantów ma takie uczucia, jak między sobą rozmawiamy o tym i ja też je mam. I to myślę sobie, że nie są jakieś takie oczywiste przykłady, bo czasem jest tak, że gdzieś tam łatwiej mi zaakceptować to, że nie mogę więcej nic zrobić, że sytuacja tego dziecka jest taka, a nie inna. A czasem są takie rozmowy, wrócę znowu do tej rozmowy z tą dziewczyną, o którą już wspomniałam, że miałam taką chęć, tak sobie myślę, powiem jej, żeby mi dała mamę do telefonu i ja tej mamie teraz wyjaśnię po prostu, jak nie wolno się do dziecka zwracać i co ona w ogóle tutaj gada. I zmieni kawałek świata. Tak, i ja tu po prostu, nawet z taką złością, tak, że ja tu ochrzanię tą mamę i powiem, co ona w ogóle źle tutaj robi. No oczywiście to jest na etapie moich fantazji w mojej głowie i to się nie dzieje absolutnie, żeby tu była jasność. Ale ja chyba rzeczywiście w takich rozmowach, gdzie słyszę o takich rodzicach, którzy nie dają dzieciom prawa do posiadania problemów, a te dzieci mają tak wielkie te problemy i są już właśnie na skraju tego życia, to wtedy chyba mam największą ochotę jakiejś takiej reakcji, która no niestety z naszego poziomu nie byłaby uzasadniona. Wiesz, ja pomyślałem sobie o takiej sytuacji, kiedy na przykład hipotetycznie dzwoni do ciebie 13-latka i informuje cię o tym, że jest molestowana seksualnie na przykład przez swojego ojczyma. Czyli dla ciebie to jest jakaś informacja, no, że dzieje się coś bardzo złego, że doszło do przestępstwa. A czy w takiej sytuacji ty masz prawo, ty możesz powiadomić policję o tym, czy musisz jednak zachować anonimowość? No bo jednak jest to telefon zaufania. Jak to wygląda? Już mam obowiązek, bo tak jak... Obowiązek co? Obowiązek zareagować. Obowiązek powiadomić służby. Bo tak jak wspomniałam, to nie jest tak, że my tylko w sytuacji próby samobójczej reagujemy, tylko zagrożenia życia i zdrowia. No i jeżeli słyszę historię, że dziewczyna jest molestowana, wykorzystywana seksualnie przez ojczyma czy kogokolwiek i to się dzieje tu i teraz, to znaczy ona jest cały czas na to narażona, bo mieszka z tym ojczymem albo gdzieś w okolicy jest ten wujek, sąsiad, ktokolwiek, no to jakby konsultant ocenia zagrożenie. Jeżeli to zagrożenie jest na tu i teraz, to jak najbardziej mam prawo podjąć takie działania. Jeżeli mam jakieś wątpliwości, bo to jest jakaś historia, która się wydarzyła kiedyś i jest gdzieś tam jakieś ryzyko, które się ewentualnie może powtórzyć, to my też mamy do dyspozycji dział prawny w fundacji, z którym konsultujemy takie przypadki, żeby podjąć jak najlepszą decyzję dla tego dziecka, dla tej młodej osoby. No bo też możemy sobie wyobrazić, że no, tak zwany wjazd na chatę policji wieczorem, zaraz po rozmowie, no nie rozwiąże tego problemu. Podobnie jest przy przemocy domowej. Więc my bardzo często zastanawiamy się, głowimy, w zespole pracujemy, jak zareagować, jaką interwencję podjąć, żeby to było jak największe dobro dla tej osoby.
I zdarza nam się też interweniować do szkoły, do jakichś placówek opiekuńczych, do ośrodka pomocy społecznej i wtedy już w porozumieniu z tą osobą dzwoniącą właśnie wszystko po to, żeby no, dla tej osoby to było najlepsze, a nie dla zasady, że ja mam zasadę, więc wzywam służbę. Jasne. A pamiętasz taki przykład z życia, kiedy no, to była trudna decyzja, jak właśnie pomóc, jak się zachować, kiedy miałeś taką dużą rozkminę, jak postąpić w danej sytuacji? Nie przychodzi mi do głowy jedna konkretna, ale myślę sobie o takich sytuacjach, które są dla mnie trudne nie tylko z telefonów, ale też z wiadomości mailowych, bo telefon zaufania to też właśnie kanał mailowy i ja na te maile też odpowiadam. Historie właśnie dotyczące wykorzystania seksualnego, które się zadziało w przeszłości ze strony rówieśnika lub osoby kilka lat starszej. Nie wiem, na przykład nastolatka opowiada o tym, że doszło do stosunku między nią a jej ówczesnym wtedy chłopakiem, ona nie za bardzo tego chciała, teraz już nie ma kontaktu z tym chłopakiem, no i wtedy we mnie się budzi taka niepewność. Czyli de facto był to gwałt? Tak, z jej perspektywy nie do końca. To jest chyba w ogóle moja taka zawodowa trudność, na ile uświadamiać osobie wykorzystanej, że została wykorzystana, jeśli ona gdzieś tam tak tego nie odbiera, a jednocześnie wspomina o tym, więc jest to dla niej jakiś problem z przeszłości, bo pisze teraz załóżmy o czym innym trochę, wrzuca ten kawałek, więc sygnalizuje, że jest to dla niej problem, no ale ona gdzieś tam tego nie widzi jako gwałt, tak? No bo to był jej chłopak, no troszeczkę namówił. No, często to nie są jednoznaczne sytuacje. Tak, zdecydowanie i rzeczywiście one dla mnie są takie problematyczne też właśnie z perspektywy prawnej. Już nawet pomijając tą anonimowość, ale właśnie, czy samo takie dla zasady powiadomienie służb nie będzie zbyt dużym zamieszaniem w życiu tej dziewczyny i czy to nie będzie bardziej na szkodę niż gdzieś tam na pomoc? Te sytuacje, o których rozmawiamy, to pomimo tego, że dzieją się codziennie, jak mówisz, to są jednak takie najtrudniejsze telefony. A jakich jest najwięcej? Jak wygląda taka codzienność? Z czym dzwonią dzieciaki do was? Zawsze odpowiadam na to pytanie tak samo, czyli z wszystkim. I bardzo lubię tą odpowiedź, dlatego, bo bardzo lubię to podkreślać, że właśnie jest to telefon zaufania, czyli miejsce, gdzie można absolutnie o wszystkim porozmawiać. Czyli nie tylko w sytuacji samobójstwa. Tak, bardzo to lubię podkreślać, bo też dzieciaki dzwonią i mówią o tym, że no ja nie wiem, czy mój problem jest tak poważny. Na tyle poważny, że... Cytując trochę, ja się nie zabijam, ale czy mogę porozmawiać? I wtedy tak mi się przykro trochę robi na zasadzie, że właśnie nie, to jest dla wszystkich, o wszystkim. O sukience na studniówce, o zakochaniu, o koleżance, ale w skrajnych sytuacjach też w problemach psychicznych. I codzienność rzeczywiście jest taka mieszana i też mam wrażenie, że wygląda tak, że tam jest wszystko, bo tak naprawdę konsultant siadając na taki swój dyżur zakłada słuchawki i nigdy nie wie, czego może się spodziewać, bo sobie myśli, okej, dzisiaj nie wiem, luźne rozmowy o właśnie jak się ubrać na randkę czy studniówkę. No nie ma takiej gwarancji, tak? To może być wszystko i tak naprawdę może być tak, że przed chwilą zakończyłam jakąś taką rozmowę na temat właśnie jakiejś relacji, zakochania, co zrobić, żeby poderwać dziewczynę, a za chwilę odbieram telefon od kogoś, kto odbiera sobie życie, więc to jest naprawdę ogromny miszmasz i wszystkiego można się spodziewać. Mamy też żarty i gdzieś tam tego nie ukrywamy. Młode osoby uwielbiają sobie żartować, dzwoniąc i mówiąc jakieś historie. No i myślę, że pierwszy z nas dorosłych, no niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nie dzwonił po domofonach albo nie wybierał z książki telefonicznej pierwszy lepszy numer i dzień dobry, żarciki. Zdarzyło mi się kiedyś dzwonić do Kwaśniewskich i pytałem, czy tam mieszka pan prezydent. No właśnie. To było wiele lat temu. I wiecie, i teraz tak jak dorosłe osoby sobie słyszą to i mówią, kurczę, blokują te dzieci wam linię, dzwonią do was, żartują. No ja mówię, no ale to jest dla nich linia. Więc no nie ma bardziej idealnego miejsca, które jest anonimowe, bezpłatne, gdzie oni nie mogliby sobie takich żartów robić. A ja też, to jest coś, co ja też bardzo lubię w tych żartach, bo mam poczucie, że nieraz z tych żartów można bardzo fajną, tak zwaną w naszym żargonie psychologicznym, psychoedukację zrobić. Szczególnie o jakiejś seksualności. A ja bardzo lubię takie sytuacje, gdzie dzwonią... Słyszę, że dzwoni grupka chłopaków i tam ściemniają, że o, dziewczyna jest w ciąży albo mam jakiś problem właśnie ze współżyciem, nie wiem jak się zabezpieczyć. No i oni myślą, że taką bekę sobie cisną. Ja to słyszę i też nie udaję, że o, ja tu
tak całkowicie na serio im wierzę. Też im mówię, że słyszę, że to jest raczej na żarty, ale im mówię, co się robi w takiej sytuacji. Mówię, że można zrobić test kupiony w aptece, że ten test lepiej może zrobić. Może coś tam w głowie zostanie przy okazji. Dokładnie. Ja sobie tak zawsze o tym myślę, że ci wszyscy chłopcy, którzy tam stoją i tego słuchają, i może teraz nie, ale na przykład co 2 lata jeden z nich będzie miał taką sytuację i coś mu w tej głowie zaświta, że pani mówiła, że w takiej sytuacji to na przykład można test w aptece zrobić. Jasne. Więc to jest gdzieś tam mój taki cel zawsze i tak sobie te żarty traktuję. Jasne. Ale a propos też tych żartów, myślę sobie, trzeba powiedzieć, bo to też jest fakt, że wiele osób, które potrzebują pomocy, niestety się nie dodzwania. Tak, to prawda. Więc może nie zawsze warto blokować tę linię. To prawda. I też o tym dzieciom mówimy, jak dzwonią tak nie na serio. Mhm. Tylko tak jak mówię, no gdzieś tam ich nie stopujemy, ale mówimy o tym, że tutaj no warto na serio, wszystkim, ale jednak na serio rozmawiać. Bo też ze względu na nasze takie możliwości techniczne, finansowe, no my odbieramy tak naprawdę jakieś 15% połączeń. Zaledwie. 15. Zaledwie, tak, zaledwie. Czyli potrzeb jest dużo więcej. Zdecydowanie. Mhm. Telefon działa całą dobę. Tak się zastanawiam, czy te nocne telefony, czy one czymś jednak różnią się od tych dziennych? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to formą konsultanta, który w nocy jest bardziej pracuje. Zaspany, tak? Tak, no ale oczywiście to jakoś z żartem mówię, bo oczywiście konsultanci też dbają o swój komfort pracy i jak pracują w nocy, to nie pracują w dzień i odpoczywają. No ale rzeczywiście, no myślę sobie, że no wiadomo, jak jest z 4 nad ranem, no to człowiek jak bardzo wcześnie nie odpoczął, no to jest zaspany. Ale no właśnie, taka godzina to pewnie jest mniej typowa sytuacja. Tak, zdecydowanie. To w ogóle myślę sobie takie godziny gdzieś od 2 do właśnie do 7 rano, no to są godziny, gdzie przez tą całą dobę najwięcej, powiedzmy, przestoi obserwujemy. Mhm. Bo zwykle tak jest, że telefon działa cały czas. I jak konsultant przychodzi na swój dyżur, to cały czas odbiera, bo to nie jest tak, że telefon przestaje dzwonić, tylko cały czas wpadają te połączenia, no bo tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie ich wszystkich odebrać. Ale rzeczywiście w nocy, właśnie gdzieś od tej 2, no to są takie momenty chwilowej ciszy. I też jest to różnie, bo mam wrażenie, że no oczywiście poza tymi sytuacjami zagrażającymi, no bo wtedy osoby dzwonią, no i trzeba im pomóc. Zdarzają się sytuacje, że dzwoni nieszczęśliwie zakochany nastolatek, który przed chwilą, dosłownie przed chwilą rozstał się z dziewczyną. Mhm. I ja się śmieję, że wtedy konsultant lekko zaspany, no bo jednak ta pora, a ten nastolatek w pełni pobudzony, bo to się przed chwilą wydarzyło i teraz on chętnie przeczyta wszystkie w ogóle wiadomości na Messengerze. No kto z nas tego nie przeżył? No właśnie, a kto ma tego słuchać o 4 w nocy? Wszyscy inni znajomi już śpią, rodzice, no z rodzicami, no ciężko mam je czytać wiadomości na Messengerze, no więc konsultant siedzi i słucha. I pewnie pytanie już mi, co jej odpisać? Co ja mam zrobić? To jest w ogóle bardzo często się pojawia to pytanie i zawsze muszę te osoby zasmucić, mówiąc, że no ja im nie powiem, co musi zrobić, możemy to razem gdzieś tam przegadać. No i zwykle jest tak, że po dłuższej rozmowie ta osoba już wie, co ma zrobić, ale ten pierwszy moment jest taki, co ja mam zrobić? A zdarza ci się usłyszeć... Może jesteś beznadziejna tak naprawdę, że nic nie rozumiesz, podobnie jak wszyscy pozostali dorośli. Czy takie sytuacje też się zdarzają? To dosyć nawet tak delikatnie powiedziałeś, bo też zdarza nam się słyszeć, mówię nam konsultantom i konsultantkom, bardzo też no, inwektywy, no, wulgarne określenia i... No to chyba nie są łatwe sytuacje, kiedy człowiek jest po to, żeby pomagać. Nie są, chociaż dla mnie chyba trudniejsze są te, kiedy ktoś jest w jakimś cierpieniu, niż to, jak ktoś gdzieś tam mówi do mnie w taki sposób. Bo ja tego jakoś nie biorę do siebie. To znaczy ja to... Albo myślę, że no to są dzieciaki, sobie żartują, no i taki ich wiek i po prostu oni nawet nie wiedzą, kto siedzi po drugiej stronie, więc nie mówią tego do mnie, do Michaliny takiej i takiej, tylko mówią do słuchawki, bo po prostu jest śmiesznie. No a jeżeli bardziej na serio mówią, nie pomogła mi pani, jakby nic ta rozmowa nie dała. Takie sytuacje miałem na myśli, zadając to pytanie. No to się zdarzają, chociaż nie mam poczucia, że jakoś często, że w takich rozmowach na serio. Bardziej wydaje mi się, że one się kończą bez takiej wyraźnej satysfakcji, że czasem że gdzieś tam nam, konsultantom, mnie na tym zależy, żeby usłyszeć pod koniec rozmowy, nie wiem, już nie mówię o tym, pomogła mi pani, bo to by było bardzo przyjemne, ale
żeby poczuć ulgę od tej osoby, żeby usłyszeć od niej, że no trochę mi ulżyło, teraz jest trochę lepiej, uspokoiłem się i to się bardzo często zdarza, no ale są też rozmowy, gdzie osoba mówi, pytam, jak się czujesz pod koniec rozmowy, bo już rozmawiamy tyle i tyle i osoba mówi, no tak samo, nic się nie zmieniło. I to jest dla mnie takie wymowne, w zasadzie ta rozmowa nic nie zmieniła, jest tak samo. I wtedy na pierwszy ogień jest to trudno przyjąć, ale później myślę sobie o tym, że ta osoba jest od wielu lat na przykład w jakimś cierpieniu. No i ja rzeczywiście nie... Ciężko w kilkadziesiąt minut czy kilkanaście, nie wiem jak długo rozmawiacie, zmienić całe życie. Tak, często te osoby w ogóle mają pomoc w otoczeniu, psychiatry, terapię i z jakiegoś powodu nadal się tak czują. I ja dopiero po chwili zaczynam sobie o tym myśleć i jakoś tak sobie to tłumaczyć, żeby nie brać tego do siebie. A zdarza się w ten sposób, że jakaś osoba dzwoni do was ponownie i wy na przykład już rozpoznajecie, że to jest ten i ten? Tak, mamy takich stałych klientów, jak ich sobie roboczo nazywamy. Czasem są to osoby, które się przedstawiają. Oczywiście nie muszą tego robić, ale chcą podać imię, pseudonim. No to wtedy wiadomo. Tak. Czasem po historii, po głosie nam się zdarza, jeżeli ktoś często dzwoni. Ale oczywiście szanujemy to, że jest to anonimowy telefon i nie ujawniamy raczej tego. No, chyba, że... Czyli nie ma takiej odpowiedzi, a cześć, dobrze, że dzwonisz. Nie, raczej nie. No i że, chyba, że ta osoba mocno nawiązuje, że dzwoniłam wczoraj i rozmawiałam z panią o tym i o tym. Miałam porozmawiać z mamą i przeprowadziłam tą rozmowę, stało się to i to. No to aha, czyli jakiś ciąg dalszy. To jak najbardziej, aczkolwiek to nie jest jak na terapii, że my kontynuujemy wątek, my się umawiamy, zadzwoń jutro, to będziemy to kontynuować. Jasne. Bo też konsultantów jest wielu i to by było nawet technicznie niemożliwe, a też nie taką formę ma ten telefon. Jasne. Omawialiśmy różne sytuacje, różne przypadki, różne telefony. Chciałbym cię jeszcze zapytać o to, no, jakie telefony jednak jakoś najmocniej zapadają ci w pamięć, subiektywnie, które ciebie najmocniej poruszają, o których historiach nie zapomnisz? Mam kilka takich. Wbrew pozorom nie są to jakoś interwencyjne przypadki. Bo mam wrażenie, że w tych interwencyjnych można działać i się jednak zostaje z tym poczuciem, że coś się zrobiło. I też każdy konsultant właśnie ma inaczej, ma inne jakieś swoje takie rzeczy, które go poruszają. U mnie chyba na przestrzeni tych 6 lat różne historie zapadały w pamięć, ale takie, które zostały, są dwie. I jedno jest... Gdzieś tam z początków mojej pracy, myślę, że gdzieś około 5-4 lata temu to miało miejsce. Przed pójściem na dyżur, pamiętam, rozmawiałam z moimi rodzicami i opowiadali mi o tym, że w mojej gdzieś tam okolicach mojej rodzinnej miejscowości doszło do jakiegoś wielkiego wypadku, że jechała rodzina z synem odebrać drugiego syna skądś tam, no i że w ogóle doszło do wypadku i wszyscy zginęli, że straszna tragedia. I o tym mi opowiadali po prostu taka rozmowa. No i rzeczywiście gdzieś tam to zostawiłam w głowie i przyszłam na dyżur i odebrałam telefon od chłopca, który był tym chłopcem, po którego jechała ta rodzina. I on od razu o tym powiedział. I nie wiem, czy w ogóle tragizm tej historii, to, że ona była tak tragiczna, że stracił tych rodziców, brata, sprawiło, że tak mnie to poruszyło. Czy to, że ja już to słyszałam znałaś w ogóle kontekst. Z innej perspektywy, znałam jakiś kontekst, a zwykle go nie znam i zwykle jakoś mam tylko tego rozmówcę. Bardzo to było poruszające, zwłaszcza, że on zadzwonił gdzieś tak w pierwszych momentach, chyba kilka dni, czy nawet nie, odkąd się o tym dowiedział. Więc on był jeszcze w ogóle w szoku. On nie dzwonił nawet z takim cierpieniem, tylko z takim szokiem, co się wydarzyło. Pamiętam, dzwonił z jakiegoś ośrodka opiekuńczego, no bo tam go od razu przywieziono, bo gdzieś tam nie było innej rodziny. I chyba najtrudniejsze było dla mnie to, że ja wiedziałam, że do niego spłynie ta fala cierpienia, smutku i że do niego to dopiero dotrze, że jeszcze nie dotarło. I nawet jak teraz o tym mówię, to gdzieś tam ściska mnie w żołądku. Bo no, jak sobie myślę o tym cierpieniu, które on przeżył, a którego jeszcze wtedy w tej rozmowie nie było słychać i ja czułam całkowitą bezradność, że to jest sytuacja, w której ja mu w żaden sposób nie pomogę i że nawet ta rozmowa ze mną mu nie pomoże, bo on jeszcze nie czuje cierpienia, a to cierpienie na niego spadnie. I to jest historia, która rzeczywiście mi została i mam ją mocno, mocno w głowie. A druga, chętnie o niej opowiem, ona jest powiedzmy mniej
spektakularna, że takie słowa użyję, chociaż może nieadekwatne, żeby właśnie to pokazać, że czasem takie też historie zapadają i mnie chyba najczęściej jakoś poruszają. Kiedy rozmawiałam też z chłopcem około 40 minut, nie będę przytaczać o czym dokładnie, bo to też nie ma znaczenia, ale też żeby pilnować tej naszej anonimowości. W każdym razie po tej rozmowie on powiedział takie zdanie, że bardzo pani dziękuję, bo nikt przez całe moje życie, i to podkreślił, nie poświęcił mi tyle czasu, żeby mnie wysłuchać. A to było 40 minut, zaledwie 40 minut, gdzie to nie tylko, że ja go słuchałam, no ja z nim rozmawiałam. I ja sobie pomyślałam, co tam się dzieje w tym otoczeniu. Czyli w twoim przekonaniu dałaś niewiele, a dla niego to było bardzo, bardzo dużo. Tak, tak. I aż teraz też, jak o tym mówię, to mam ciarki, a wtedy pamiętam, że to był rzadki moment u mnie, ale pojawiły się łzy. To znaczy wtedy pod koniec tej rozmowy gdzieś tam popłynęły mi łzy i rzadko mi się to zdarza, rzadko jestem aż tak poruszona, ale rzeczywiście no to są takie momenty, w których też czuję sens tej pracy, więc też takie wzruszenie po prostu. A czy zdarzają ci się może takie sytuacje, kiedy ktoś wraca do ciebie po latach z informacją, że w tamtym czasie faktycznie mu pomogłaś, że to było ważne dla niego? Zdarzyło mi się, chociaż mam wrażenie, że to nie jest, to jest takie raczej niecodzienne w naszej pracy i raczej to się przypadkiem zupełnie wydarzyło, bo dzieci, młodzież z nami się kontaktujące no, są anonimowe. Nasz konsultantów też jest dużo i my też się nie przedstawiamy, nie podpisujemy się z imienia, nazwiska, rozmawiając czy mailując z dziećmi. Czyli teoretycznie małe szanse. Teoretycznie małe szanse. Ale rzeczywiście kilka lat temu miałam sytuację kilku interwencji do jednej osoby, ponieważ no, w takiej była sytuacji ta osoba, już pomijając szczegóły, że kilka razy pod rząd akurat ja byłam obecna przy interweniowaniu do tej osoby. No i te interwencje się odbyły i po latach odpowiadałam na wiadomość od dziecka. Też przypadek, że ja, no bo odpowiadają wszyscy konsultanci, więc to w zasadzie kwestia czasu, że akurat w tym dniu ja odpowiadałam, więc dlatego na tą dużo wiadomość. Dużo zbiegów okoliczności. Tak. I po szczegółach, których no, nie będę mówić, ale po szczegółach tej wiadomości wiedziałam, że to jest ta osoba, do której wtedy tak kilkukrotnie interweniowałam i ta osoba napisała wprost o tym, że dziękuję za uratowanie życia, że była w tamtym momencie w ogóle wściekła na nas, że my te interwencje podejmujemy, że to w ogóle coś z jej perspektywy wtedy to było coś najgorszego, co możemy jej robić, a że teraz po latach widzi, że to uratowało jej życie i że bardzo za to dziękuję. I też wprost napisała w tej wiadomości, że chciałaby podziękować tej osobie, która interweniowała, ale wie, że nie ma takiej opcji. A to byłaś ty. A to byłam ja. I oczywiście też odpisałam jej, że bardzo się cieszymy, ale nie zdradzając gdzieś tam, że to ja, żeby zachować te nasze zasady. No przemiłe to doświadczenie było, aczkolwiek no, zdarzyło się przypadkiem, a nie jakoś celowo. Aż mnie ciarki przeszły. Wow. Tak sobie jeszcze myślę, że jeśli na przykład oglądają, słuchają nas rodzice, to być może może towarzyszyć im taka myśl, co tu zrobić, żeby jednak nie dopuścić do sytuacji, w której nasze dziecko no, jest zmuszone korzystać z takiej pomocy, jak telefon zaufania. Jakie my błędy popełniamy w komunikacji z dzieciakami? Jak rozmawiać ze swoimi dziećmi, aby miały poczucie, że je rozumiemy, że nadążamy za ich problemami? Są jakieś takie pytania klucze, o których powinniśmy pamiętać? Za każdym razem, jak słyszę to pytanie, to się zastanawiam, bo jakoś nie lubię też tak sztampowo i podręcznikowo na nie odpowiadać, bo mam wrażenie, że to nikomu nie służy. Ja zawsze powtarzam to i będę chyba powtarzać jak zdarta płyta, że my musimy jako dorośli, niezależnie czy jesteśmy rodzicami, dziadkami, ciociami, wujkami, bo to w każdej roli się sprawdzi, słuchać i pokazywać, że chcemy słuchać. Bo mam wrażenie, że rodzice trochę mają taki fokus na szkołę na przykład. Przychodzą, jak było w szkole, jak oceny, albo co tam się złego na przykład dzieje. A jak dziecko zaczyna odpowiadać, wiesz, mamo, wczoraj to z Kasią, Basią byłam w galerii i działo się to i to, to dla rodzica to się wydaje niegroźne i wyłącza już to słuchanie. A to jest moment, kiedy dziecko widzi, okej, rodzic mnie nie słucha, czyli nie chce wiedzieć, co u mnie, chce tylko wiedzieć, jaką mam ocenę w szkole. Czyli w umyśle dziecka pojawia się myśl, że nieważny jestem ja, ważna jest moja ocena w szkole, tak? Że jak
A co za tym idzie? No to jeżeli dostanę dwójkę, no to to świadczy o tym, że jakim ja jestem w ogóle człowiekiem. To już tak daleko poszłam, no ale trochę, żeby zobrazować właśnie rodzicom, opiekunom, jak to w głowie dziecka wygląda. Więc ważne jest takie pokazywanie, że my jesteśmy całym życiem dziecka zainteresowani, że my chcemy o wszystkim wiedzieć. Bo tak naprawdę zauważmy, że małe dzieci o wszystkim mówią rodzicom. Co się dzieje w przedszkolu, tam Kasia, Basia wzięła lizaka, o wszystkim. I to z wiekiem przestają, bo widzą coraz mniejsze zainteresowanie. A jeżeli my utrzymujemy to zainteresowanie i jako rodzic, opiekun pokazujemy, że możesz mi o wszystkim powiedzieć, to będą do nas dzieci przychodzić i mówić o tym. Czyli kiedy będziemy zaciekawieni tym, co powiedziała Kasia, Basia, to zaufają nam także w tych sytuacjach znacznie poważniejsze. Zdecydowanie, to myślę, że tak. Michalina, bardzo Ci dziękuję. Bardzo ciekawa praca, bardzo pożyteczna. No a gdyby ktoś potrzebował, pamiętajcie, 116, 111. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży potrzebuje naszej pomocy. Przeczytaj opis pod filmem i wesprzyj inicjatywę, która ratuje dziecięce życie.